Dobry wieczór Państwu. Inga Marciniak, zapraszam na prognozę pogody. Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z 26 na 27 marca. Wtedy wskazówki zegarów musimy przestawić z godziny 2 na godzinę 3. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę krócej. I nie tylko u nas ten czas jest zmieniany, bo w blisko 70 krajach na całym świecie. Sprawdźmy prognozę pogody. Pogodę w kraju kształtuje układ wyżowy, ale z północnego zachodu zaczyna napływać do nas chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na naszą pogodę. Sprawdźmy. Noc w Polsce pogodna i bezchmurna. Na wschodzie, w centrum i na południu może spaść temperatura poniżej zera. W pozostałej części maksymalnie 1 stopień. Biometr nocą będzie korzystny. W całym regionie minus 1 na termometrach, padać u nas również nie będzie i tak jak widzimy ani jednej chmury na niebie. Ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. W niedzielę odpoczniemy od silnego wiatru i przelotnych opadów deszczu. Zachmurzenie w kraju na ogół niewielkie, jedynie na zachodzie tych chmur może pojawić się nieco więcej. Na termometrach od 8 stopni m.in. na południu po 13 na zachodzie. W województwie łódzkim w ciągu dnia przyjemna aura. Wiatr nie będzie tego dnia dokuczać. Termometry wskażą 10-11 stopni. Ciśnienie 1035 hektopaskali i powoli spada. Warunki biometeo niekorzystne. A dziś silny wiatr przedmuchał nam zanieczyszczone powietrze i dzięki niemu jakość powietrza w naszym województwie jest bardzo dobra. W kolejnych dniach co nas czeka? Wróci silny wiatr i może wrócić zachmurzenie i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Ale mogą, nie muszą. Na tę chwilę w poniedziałek 16 stopni, wtorek 12, środa 12. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i do zobaczenia.